Witam serdecznie wszystkich, którzy obserwują ten kanał, jak też tych, którzy zupełnie przypadkowo trafili tutaj po raz pierwszy. Ja jestem Maciek i rozpoznawalność mojego głosu, czy jak niektórzy twierdzą, stękania, w zupełności mi wystarczy. Dlatego tak jak w pozostałych moich filmikach, w roli głównej nie będzie moja facjata, bo jakoś nie mam parcia na szkło, a urządzenia, których ten film dotyczy. Dodam tylko, że na kanale tym znajdziesz filmy związane z moją pasją, czyli systemami zabezpieczeń, czyli systemami alarmowymi, ewentualnie monitoringu. Dzisiaj chciałbym poinformować wszystkich zainteresowanych, że na naszej platformie szkoleniowej w końcu pojawiło się szkolenie systemu Jablotron 100+. Mówię w końcu, bo właśnie minął rok, jak powstały jego pierwsze lekcje. Niestety siła wyższa spowodowała, że dopiero teraz szkolenie to ujrzało światło dzienne. Już spieszę z informacją, dlaczego nasze szkolenie jest płatne. Bo przecież większość dystrybutorów szkoli, powiedzmy, za darmożkę. To prawda, jeśli nie liczymy straconego dnia dojazdu do miejsca, gdzie odbywa się szkolenie, a nieraz i hotelu i tak dalej. Sam kiedyś, żeby rozpocząć przygodę z Jablotronem, byłem na 4 szkoleniach, wtedy były jeszcze płatne, zdaje się, po 150 zł, jeśli dobrze pamiętam. Na pewno nie jedna osoba była też na takim szkoleniu. Wyglądały one mniej więcej tak, że trwało ono około 4 do 6 godzin. Były w nim co najmniej 2 przerwy, w tym nieraz jedna obiadowa, czyli uciekało około 2 godzin. Jedna godzina to historia firmy Jablotron i spokrewnionych spółek. Jedna godzina praktycznie to teoretyczny pokaz urządzeń, no i marketing. I 2, no nieraz 3 godziny takiego, nazwijmy to, mięsa, czyli praktycznych rzeczy. Ostatnio nawet skorzystałem z możliwości online, jako że co 2 lata, aby licencja była utrzymana, Jablotron preferuje odbycie ponownie szkolenia. Tym razem szkolenie techniczne trwało niemalże 4 godziny. W sumie byłem na 6 szkoleniach i schemat zazwyczaj był podobny. Niestety, jeśli ktoś tak jak ja postawił sobie za cel opanowanie tego systemu, nawet w stopniu średnim, po tych szkoleniach raczej bez poświęcenia dodatkowych godzin, a raczej dni, jak nie tygodni, na samodzielne do uczania się, to raczej go odpuszczał. Jestem zdumiony faktem, że za każdym razem na zakończenie szkolenia usłyszałem ten sam tekst. Temat został wyczerpany. A prawda była taka, że temat został jedynie liźnięty. I po tych pierwszych szkoleniach zastanawiałem się, czy to faktycznie ze mną jest coś nie tak. Czy to jednak coś z tymi kursami, tymi szkoleniami było nie do końca. Do czego się nie dotknąłem, wszystko wymagało dopytania. I jeśli można było rozwiązać problem w zaciszu, to jeszcze pół biedy. Chociaż notoryczne dzwonienie i pytanie, no słabo to wygląda. A jeśli móc było zadzwonić jeszcze z kolejnymi pytaniami przy kliencie, to po prostu żenada. I w którymś momencie koniec procentowej skali wkurzenia sprawił, że też odpuściłem sobie na jakiś czas zaprzyjaźnianie się z tym systemem. Trwało to aż do momentu, kiedy nie wpadłem na pomysł, że sam zrobię takie szkolenie, na którym postaram się pokazać dużo więcej niż na tych u dystrybutorów, bez marketingu, bez zachwalania, jakie to jest super. U mnie, jeśli coś ma wady, to usłyszysz o nich. Pokazuję na bazie budowanego systemu, jakie są niedoskonałości w Jablotronie, co działa inaczej niż wynika z założeń, co nie działa praktycznie wcale.
Ostatecznie, żeby nikogo nie zniechęcać, system Jablotron 100 zawsze mi imponował, bo widać, że ktoś, kto go projektował, sam kiedyś montował systemy, a nie jest tylko wizjonerem i coś mu tam się wydaje. Jednak przekaz wiedzy oficjalnie pozostawia wiele do życzenia. Z tego właśnie powodu popełniłem szkolenie, które trwa 15 godzin i nie odważyłbym się powiedzieć, że temat wyczerpałem. W zasadzie to samo mięcho, bo nie mam żadnego celu, aby marketingowo wspierać czy to firmę Jablotron, czy jakiegokolwiek dystrybutora. Więc jeśli tak, jak ja kiedyś, masz ochotę poznać ten system, to zapraszam Cię na naszą platformę szkoleniową do zakupu i przerobienia kursu. I dopiero wtedy sugeruję zgłosić się do dystrybutora oficjalnego w celu odbycia jego szkolenia, po którym otrzymasz, bo taka jest droga oficjalna, po którym otrzymasz certyfikat, możliwość zakupu zestawu szkoleniowego w atrakcyjnej cenie, konto w chmurze Jablotrona. No niestety nabywasz to wszystko przechodząc oficjalną ścieżkę, tylko dalej jesteś delikatnie mówiąc niedoszkolony. Albo powiem inaczej, może nawet zacznij od szkolenia u dystrybutora, a jeśli zadasz sobie pytanie, czy poziom wiedzy, jaki tam posiadłeś, wystarczy, żeby rozpocząć instalację tych systemów i odpowiedź będzie przecząca, zajrzyj do nas na platformę i ogarnij temat jak należy. Link do platformy, jak i bezpośrednio do szkolenia Jablotron 100+, krok po kroku, znajdziesz pod opisem tego filmu. Teraz co znajduje się w naszym kursie? Jak wszystkie szkolenia, taki to prowadzi przez cały proces instalacji. Omawiamy wstępnie strukturę i funkcjonalności oprogramowania F-Link. Z racji tego, że system Jablotron 100+ pozwala na budowanie systemów alarmowych w kilku wariantach, przechodzimy przez wszystkie, rozpoczynając od zgłaszania urządzeń bezprzewodowych. Później rozbudowujemy system o rozwiązania magistralowe, a jeszcze w późniejszym etapie rozbudowujemy go jeszcze bardziej o rozwiązania klasyczne, analogowe, różnych producentów. Istotne jest, że w kursie nie pokazujemy konfiguracji jednego czy dwóch urządzeń. Staramy się pokazać jak najwięcej, bo każde urządzenie ma swoje indywidualne wewnętrzne ustawienia i czym więcej udaje nam się pokazać, tym większa wiedza na temat ewentualnej konfiguracji całkowitej systemu. Konfigurujemy połączenia LAN, GPRS, połączenie z chmurą. Niekiedy celowo, a niekiedy zupełnie przypadkowo, tak jak to w życiu, popełniamy błędy, o których nie usłyszysz słowem u dystrybutora, bo niestety obnażają słabe strony tego systemu. Tworzymy sterowania i automatykę domową. Sterujemy światłem, roletami, bramami, zaworami i tak dalej. Pokazujemy, jak prosto i logicznie można stworzyć zaawansowaną automatykę czy sceny bez konieczności spędzenia nad tym godzin i tworzenia wirtualnych zależności. Wszystko jest do uruchomienia po zaznaczeniu jednego ptaszka obrazowo, mówiąc, konfigurujemy GSM-a, LAN, zgłaszamy system do chmury, jak już zdążyłem powiedzieć. Pokazujemy obsługę zdalną poprzez przeglądarkę internetową i aplikacje na urządzenia mobilne. Pokazujemy obsługę przez oprogramowanie J-Link, o której na wszystkich szkoleniach co najwyżej usłyszałem, że taka jest. Ćwiczymy obsługę na lokalnych manipulatorach, bo trzeba wiedzieć, że każdy system jest indywidualny i tworzony pod indywidualne preferencje użytkownika. Z racji tego, że system nie musi posiadać ani jednej klawiatury, pokazujemy, jak na przykład na smartfonie czy tablecie przygotować sobie widżety i nie musieć za każdym razem łączyć się poprzez aplikację, a obsługiwać system od razu po odblokowaniu telefonu. Szkolenie podzielone jest na kilka modułów, a moduły na lekcje. W sumie mamy na tą chwilę 65 lekcji
I trwa ono, jak już wspomniałem, 15 godzin. Mówię na tą chwilę, bo właśnie wchodzą do oferty nowe urządzenia tego producenta i oczywiście, jak to w naszych kursach, będziemy uzupełniać szkolenie o nie. Miałem cicho nadzieję, że już teraz, jednak jeszcze nie, ale niebawem w systemie Jablotron 100 Plus pojawią się panele dotykowe do obsługi, jak już w większości systemów dla gadżeciarzy. Myślę, że pojawienie się paneli dotykowych może zdecydowanie namieszać na rynku, bo do tej pory system Jablotron 100 był przez niektórych wyśmiewany przez wygląd klawiatury, szczególnie tej z dokładanymi modułami do sterowania. Sam miałem takie doświadczenia z kilkoma klientami, którzy nie byli zbyt zadowoleni, jak po raz pierwszy zobaczyli ten manipulator. Jednak mając doświadczenia z obsługi innych systemów, stwierdzili, że łatwiejszych od tych z dokładanymi właśnie modułami do sterowania chyba nie da się wymyśleć. Wieść gmina niesie, że system Jablotron 100 Plus jest piekielnie drogi. Prawda jest taka, że opowiadają to ludzie, którzy nie mają o tym zielonego pojęcia i porównują system bezprzewodowy na Jablotron 100 do jakiegoś systemu bezprzewodowego na częstotliwości 433 MHz, na przykład do Satela Perfecty. Tak, tutaj cena będzie nieporównywalna, natomiast jeśli porównamy system bezprzewodowy Jablotron 100 Plus na przykład do Satela Integry z Zabaxem, do DSC Neo z bezprzewodówką PowerG, do Ajaxa czy do jeszcze innych systemów dobrej jakości urządzeń bezprzewodowych, to stwierdzenie o drożyźnie okazuje się mitem. Jeszcze trudniej znaleźć do porównania cyfrowy system magistralowy. Tutaj śmiem twierdzić, że Jablotron 100 nie ma konkurencji. W opisie szkolenia znajduje się szczegółowy spis lekcji i urządzeń wykorzystanych przy nagrywaniu szkolenia. Dopiero tworząc opis, jak i podliczając, ile wydałem na zakup urządzeń, aby je stworzyć, zajęło mi to 12 miesięcy i kosztowało ponad 12 tysięcy złotych. Myślałem, dlaczego szkolenie miałoby kosztować 1200, jednak znając życie, nikt by go nie kupił, dlatego cena jest zdecydowanie niższa. Natomiast dla tych, dla których taki kawał wiedzy nie jest wart takiej kwoty, można szukać wspomnianych szkoleń nawet za darmożkę. Przypomnę jeszcze tylko kursantom z dostępem do wszystkich szkoleń na naszej platformie, że do ich koszyka szkoleń właśnie wpadło szkolenie, o którym mówimy, Jablotron 100 Plus, krok po kroku, i są do przodu kolejne kilka stówek. Taki wcześniejszy prezencik na święta, powiedzmy. Chociaż mam plan i zdradzając rąbek tajemnicy, powiem szeptem, że testuję system i tworzę kurs na system, który dopiero wchodził będzie na rynek. Jest szansa, że szkolenie pojawi się tego samego dnia, co oficjalna premiera sprzedaży urządzeń. No i jeśli siła wyższa nie pokrzyżuje planów, na święta postaram się wrzucić szkolenie systemu, o który wiele osób prosiło, no ale na tą chwilę zostawmy to na razie tajemnicą. Jak każde szkolenie, to również będzie ewoluowało z czasem, jak będą pojawiały się kolejne urządzenia i możliwości systemu. Wykupując dostęp, nabywasz je na zawsze, bez ograniczenia czasowego i zawsze będziesz miał dostęp do aktualnej wersji. Oczywiście możesz liczyć niemalże zawsze na nasze wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów, czy to przy instalacji, czy to przy konfiguracji systemów. Mam nadzieję, że zainteresowałem Cię moim szkoleniem. Jeśli tak, zapraszam do kontaktu. Chętnie wyjaśnię wszystkie niuanse, o których mogłem w tym filmie zapomnieć powiedzieć. Pozdrawiam serdecznie, Maciek.